Zaraz troszeczkę spróbujemy pozmieniać. Dobrze, poczekamy. Okej. Może przełączę się na normalne słuchawki, zrobimy to wiesz tak. Wiem, że mnie nie słyszysz, ale tutaj muszę mówić, więc połączysz się i mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. Już jest OK? Zaraz będzie jeszcze lepiej. Daj mi Dobra. sekundkę. Poczekamy. Zaraz tutaj ogarniemy temat, bo przygotowałem się na każdą. Mi teraz coś przerwało. O, teraz jest super. Okej, tylko mnie znowu nie widać. Teraz Ciebie widać. O, Troszeczkę widać, niżej widać. telefon. Już tutaj zrobimy tak, żeby było dobrze. No te słuchawki mnie tu troszkę Ja ciągną. Przychodziłam tutaj wszystkim, żeby zadawać pytania, więc czekamy na ciekawe pytania. Okej. A może zrobimy bez słuchawek. Cicho. Słyszysz mnie teraz? Słyszałeś mnie dobrze? Tak. Jest w porządku? Ja ciebie słyszę doskonale, ale tutaj pytanie do ciebie, czy ty mnie słyszysz, bo najważniejsze, przecież usłyszał moje pytania i pytania od fanów. Słyszę cię bardzo dobrze. Może przedstawimy się. Właśnie. Nie rozmawialiśmy wcześniej, nie miałem okazji cię poznać. Tak, ja już chciałam zacząć. Nazywam się Simona Stolicka i bardzo mi miło, że z tobą tutaj przeprowadzę tę rozmowę i że w ogóle się zgodziłeś, bo mam nadzieję i coś czuję, że ta godzina będzie bardzo ciekawa. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że cię nie zawiodę. Witam cię serdecznie, droga Simono. Ja jestem Kamil, Kamil Czurkowski. No to co, zaczynajmy. Właśnie, Kamil, bo my widzieliśmy twoją taką super czołówkę oczywiście w programie, ale jeśli chcesz, żeby tutaj było tak ładnie wszystko od początku do końca, to możesz się jeszcze tutaj wszystkim przedstawić, bo wiemy o tobie, że jesteś przedsiębiorcą, właścicielem agencji Hostess, uczestnikiem drugiej edycji hotelu Paradise, miłośnikiem podróży i co jeszcze, czego o tobie jeszcze nie wiemy? Czego nie wiecie? Robię bardzo dużo rzeczy naraz. Jestem bardzo pomysłowy i lubię swoje pomysły realizować od razu, nie lubię czekać. Myślę, że też jestem produktywną osobą dość, mimo swojego młodego wieku. To mam firmę, która łączy dużo rzeczy, bo jest to prowadzenie eventów i poprowadzę event od początku do końca. Załatwię wszystkich ludzi, zbudujemy stoisko, wyposażymy to stoisko w fajne osoby i zapewnimy tam też rozrywki barmanów, sushi mastera, cokolwiek sobie dusza wymarzy. Jeśli jest budżet, to ogranicza nas później tylko wyobraźnia, a jestem w stanie załatwić naprawdę fajne, sprawdzone pomysły. No i sam jestem, żeby to przypilnować, żeby wszystko grało, hulało i żeby każdy problem, który powstanie, bo wiadomo, podczas eventu powstają problemy, żeby każdy problem rozwiązać. Jestem w ogóle zdania, że pańskie oko konia tłuczy, także że jak i robię event, to najczęściej na tym jestem i sam to pilnuję. Właśnie albo ktoś to moich ludzi. Słuchaj, ale tutaj mówisz, że dużo się właśnie u ciebie dzieje w życiu zawodowym, to jak ty sobie na Bali poradziłeś w tej pracy? Czy gdzieś tam nie tęskniłeś? Wiesz co, już ci tłumaczę. Wyjechałem na Bali i nagle zrobił się lockdown. Właśnie. Czyli udało ci się. I tak i nie. Ja miałem wszystko przygotowane tak, żeby tą firmę można było zostawić. Mój po prostu serdeczny przyjaciel, którego znam od liceum, został przeszkolony do prowadzenia takiej działalności i pomagał, odpisywał na maile, dostał moich ludzi, na których mógł polegać. No i po prostu dali radę, ale przez to, że chwilę po tym, wyjeżdżaliśmy w połowie lutego, chwilę po tym, jak wyjechałem, to eventy w Polsce przestały działać. I tak właśnie. naprawdę, I i tak naprawdę dopiero teraz się rozkręcają i dopiero teraz wracam do tego trybu pracy, który miałem przed koronawirusem. Czyli Że znowu jestem w ciągu. Wracasz tak. teraz do pracy. Wracam w taki rytm, że znowu się dzieje, znowu odzywają się klienci. I ja lubię, jak się ci coś dzieje, także jestem strasznie szczęśliwy z tego powodu. Super. Kamil, tutaj widzę pierwsze pytanie, które też jest ciekawe. Czy jest osobą cierpliwą? Bo jeszcze tego nie wiemy po tych dwóch odcinkach, a przypominam, że za niecałe pół godziny kolejny odcinek.
Wszystko zależy, na co czekam. Jeśli czekam na coś, co miało być na wczoraj, no to jestem niecierpliwy. Ale jeśli to jest coś, na co warto poczekać, to dlaczego nie? Dobrze. I w miłości też jesteś cierpliwy? Oczywiście. Dobra, okej, okay, no to zobaczymy też. Słuchaj, Kamil, ja tak od początku też zacznę. Właściwie tutaj ktoś pisze, że jest echo, ale nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że później jak wywiad będzie zapisany, to będzie tylko dobrze. Więc ja kontynuuję swój wątek. Jak to się w ogóle stało, że ty się zdecydowałeś na ten program? Bo przecież wy od razu drugą edycję zaczęliście po pierwszej edycji, czyli jakby w telewizji nie widzieliście tych odcinków, tylko wiem, że tam mieliście możliwość zobaczyć kilka, ale jak to było? Skąd w ogóle taka decyzja? Wiesz co, ja siedzę w branży rozrywkowej już długo, bo nim byłem właścicielem własnej agencji eventowej, własnej agencji hostess, to pracowałem jako taka męska wersja hostessy na eventach, więc gdzieś siedzę w branży rozrywkowej od 5 lat, no i potrzebowałem reklamy, potrzebowałem, wiesz, to napędzić. Bardzo chciałbym w przyszłości, wiesz, być już tak rozpoznawalną marką, żeby nie musieć szukać tych klientów cały czas, wysyłać zapytań ofertowych, pisać maili, tylko żeby ci klienci sami się zgłaszali, żeby wiedzieli, że ja to robię dobrze, jeśli się za coś zabieram. No i dlatego poszedłem do programu, żeby troszeczkę pokazać siebie. Ja założę słuchawki, bo tutaj piszą, żebym ja założyła, ale w międzyczasie zadam też pytanie, które mi się teraz nasunęło, bo powiedziałeś, że właśnie chciałbyś być taką rozpoznawalną marką, czyli jeśli mogę zapytać, ile miałeś obserwatorów przed programem, bo teraz jest chyba 40 parę tysięcy, prawda? Wiesz co, miałem 45 tysięcy, a teraz jest około 55-6. To dosyć szybko rośnie, więc ja tego nie śledzę co minutę, ale około 10 tysięcy już przybyło po tych pierwszych odcinkach. Właśnie, a ile byś chciał mieć obserwatorów już po emisji Hotelu Paradise za pod roku? Wiesz co, ja nie myślę o tym w kategorii liczb. Ja chciałbym, żeby ludzie zobaczyli takiego, jakim jestem. Już byłem tam sobą. Do początku zacząłem spokojnie, później rozkręcał się i napędzamy ten program razem z ekipą. No i po prostu chciałem, żeby ludzie polubili mnie takiego, jakim jestem. Zobaczyli, że można robić coś innego niż tylko być trenerem personalnym w reality show. No, nie patrzę, nie mierzę tego liczbami. Chcę po prostu, wiesz, być zapamiętanym, być fajnie zapamiętanym. Właśnie i jak na razie jest super i pewnie za parę odcinków też będzie jeszcze lepiej, ale tu też moje pytanie, czy w takim programie da się udawać kogoś wiesz innego? Co? Jak to jest? Ze świadomością, że wszędzie są kamery. To jest, myślę, że można to zrobić, ale i tak na koniec wyjdzie to, co nami targa, bo jesteśmy tam 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. To jak tutaj odbiorcy nasi mają przerwę weekend, to my dalej tam byliśmy i dalej byliśmy kręceni. No i myślę, że nie da się udawać tak długo, bo po prostu w tym programie jest bardzo dużo emocji, jest troszkę stresu też. Dużo się dzieje, wbrew pozorom, dużo się dzieje, więc no, myślę, że się nie da. A czy na przykład, jak później nagraliście ten program, bo to było już po pierwszej edycji, to czy utrzymywaliście wszyscy dalej kontakt, czy jednak troszeczkę każdy poszedł w swoją drogę, w swoją stronę? Są tacy ludzie, z którymi mega się zżyłem. Może dam wam po prostu to obejrzeć i nie będę spoilerował, ale poznałem przyjaciela, myślę, że na całe życie w tym programie. Wiem, że przyjaźń to jest duże słowo, ale to jeśli jesteś zamknięty przez taki okres czasu, jesteś tylko skazany na siebie, nie macie telefonu, nie macie internetu, nie wiecie, co dzieje się na świecie. Myśmy nawet nie wiedzieli, że jest koronawirus, wiesz. No.
nic nas nie dotyczyło, byliśmy tam w odosobnieniu i mieliśmy tylko i wyłącznie te problemy, które dotyczą naszego życia codziennego i te wszystkie układy, intrygi, tylko tym żyliśmy. No i tak zżyliśmy się właśnie z jednym z uczestników, że no, przyjaźń na całe życie. Czy teraz tego uczestnika widzimy, czy jeszcze jakby nie jest w programie i dopiero nas zaskoczy po kilku odcinkach? Oglądaj, oglądaj, wszystko się okaże. Ja niestety nie mogę spoilerować i myślę, że to jest zepsułbym zabawę po prostu. Zakładam słuchawki, sekundka. Oczywiście. Słychać mnie? Jest OK? Tak, teraz cię słychać wyraźnie. Mam nadzieję, że echo zniknie, ale tutaj odnośnie spoilerów, Klaudia Eldursi wczoraj na kanapie u Kuby Wojewódzkiego trochę nam zaspoilerowała i ja widziałam, że ty też to udostępniłeś. Udostępniłem to, oglądałem to, ale strasznie mi się nie podobała reklama w ten sposób, bo wyszło na to, że ten program jest tylko i wyłącznie o ruchaniu, a wcale tak nie jest, bo naprawdę ten program jest o ludziach i to o mega mocnych charakterach. Wiesz, jesteśmy tak charakterystycznymi postaciami, każdy na swój sposób, że oglądając to z boku, nawet czasami myślałem, że jesteśmy trochę przerysowani jak w kreskówkach, bo te nasze wady są, wiesz, takimi wadami wyolbrzymionymi, jest wszystko tak wyolbrzymione, zalety też, także jesteśmy mega charakterystycznymi postaciami. I to jest program tak naprawdę o takich ludziach, których nie da się zaszufladkować tak prosto. Mm-hmm. Którzy są tacy, że ich zapamiętasz. I ten program no, odzwierciedla tak naprawdę życie, bo każdy w tym programie miał lepsze momenty, gdzie pokazał się z fajnej strony i miał takie momenty też słabsze, za które pewnie widzowie będą na nas pluć i mówić, co on to zrobił i dlaczego. I też takie jest życie, że nie podejmujemy samych dobrych decyzji, tylko są te decyzje dobre, są te decyzje złe i nie podobała mi się ta reklama, bo ten program nie jest tylko i wyłącznie o ruchaniu, zdecydowanie. Czyli uważasz, że Klaudia nie powinna w ten sposób jakby opowiadać o tych scenach? Wiesz co, no takie sceny też były w programie, ale to nie jest główny wątek. No właśnie, główny, a kiedy możemy... Główny wątek to są wszystkie relacje, wiesz, nie tylko te seksualne, ale mm-hmm. to, co tam przeżywamy, emocje, wiesz, te wszystkie zadania, to, że siedzimy sami i czasami nie mamy co robić, wymyślamy sobie jakieś zabawy i to jest też taki powrót do dzieciństwa, bo graliśmy tam na przykład w chowanego po naszej wili, wiesz, ja mam 26 lat, a bawiłem się z tą, wiesz, tą znowu jakbym miał 12 i mega fajnie spędzony czas. Dobrze, ja zaraz też przejdę do tych wszystkich zabaw i do tych zadań, ale tutaj jeszcze chciałabym właśnie porozmawiać na temat tej reklamy, Klaudii, jak ty to powiedziałeś, ale czyli będą właśnie sceny seksu, sceny zbliżeń, ale mówisz, że to nie był główny wątek i tutaj moje pytanie, czy te sceny będą też z tobą? Też musisz oglądać. Nic zapraszam, od ciebie nie wyciągnę, widzę tutaj. Zapraszam serdecznie do oglądania. Po prostu, no nie chcę ci spoilerować. Nawet nie tyle, że nie mogę, bo mógłbym uchylić rąbka tajemnicy, ale nie chcę. Obejrzysz, zobaczysz. Wiesz, jak no nie czasu włączysz sobie na player.pl. Dobrze, to wszyscy tutaj, słuchajcie, oglądamy na za pół godziny, ale jeszcze tutaj, żeby wszyscy zostali na naszym live'ie, to później sobie właśnie odpalą playera. Tutaj jeszcze padło takie pytanie, czy seks na pierwszej randce jest okej? Według ciebie. Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo skłamałbym, jakbym powiedział, że nigdy tak nie zrobiłem, ale... Wszystko zależy od emocji, od tego, co się czuje. Wiesz, czasami warto się dać podnieść tym emocjom i po prostu iść na całość, a to wcale nie oznacza, że ta druga osoba nigdy się nie odezwie, bo jeśli było naprawdę dobrze, wszystko się zgadza i rozmowa, i ten cały feeling, i emocje, no to ten seks. No. Ja jestem hedonistą strasznie dużym i lubię czerpać z życia pełnymi garściami, więc po co czekać na coś, co i tak się wydarzy, że jak można iść na całość i później iść na całość jeszcze raz, kolejny raz, i po co sobie odmawiać czegoś tak pięknego.
Okej, okay, no to dziękujemy tutaj za twoją szczerość i czekamy, tak jak mówiłeś, też na dalsze odcinki. Tutaj też sobie przewertuję pytania, więc jeszcze przypominam, że możecie cały czas zadawać je. Kamil, a jeżeli chodzi o pierwszą edycję Hotelu Paradise, bo mieliście możliwość zobaczyć tam kilka odcinków, prawda? Po powrocie oglądaliśmy. Aha, czyli jak przyjechaliście od razu kręcić program, to nie mieliście możliwości zobaczyć chociaż jednego przykładowego. Ci co wchodzili jako pierwsi, nie mieliśmy okazji. Ci, co dojeżdżali później, mieli okazję zobaczyć nawet w Polsce niektórzy, którzy weszli później do programu, ale ci, którzy przyjechali jako pierwszy skład, nie widzieliśmy nic. Czyli też to... Na 100% w ciemno miałem tylko zapewnienia od reżyserów, że to nie będzie Warsaw Shore i że właśnie to nie będzie program tylko o ruchaniu. I spełnili te zapowiedzi w 100%, bo zrobili coś naprawdę fajnego. Z jednym się zgodzę w recenzji Claudia Turski, że to jest program rozrywkowy i dostarcza rozrywki w czystej postaci. Ludzie wracają z pracy, ze szkoły, chcą po prostu troszkę się odmurzyć, troszkę zrelaksować, troszkę pośmiać. Niech odpalą TVN 7 o 20 i dobrze się bawią. Właśnie, ale wiesz co, tutaj też wrócę do tego, bo ja pamiętam pierwszą edycję, jak właśnie doszło do zbliżenia między Martyną a Adamem, to ja pamiętam, że wtedy media po prostu... huczały, że komentarze się posypały różne, też od różnych, wiadomo, fanów programu. I ja jestem ciekawa, co to będzie teraz, właśnie po tej reklamie Klaudii, że mówiła, że aż tyle tego będzie, tych pikantnych scen, więc już też się nie mogę doczekać tych wszystkich komentarzy. Tylko tam z Adamem była taka sytuacja, że wziął i zostawił. I ja myślę, że o to bardziej chodziło niż o samą tą scenę seksu. A niektórzy też do tego, słuchaj się, ale nie znam prywatnie, nie wiem, jak wyglądała ta sytuacja, więc nie chcę się wypowiadać. Dobrze. Oni wiedzą najlepiej, jak to wyglądało. Dobrze, a na przykład, czy ty nadrobiłeś po powrocie te wszystkie odcinki pierwszej edycji? Nie, ja obejrzałem kilka odcinków, wyrywkowo, losowo, parę z przyjaciółmi, kilka samemu i... Dla mnie ta pierwsza edycja była taka troszeczkę rozciągła, troszeczkę rozlazła, nie wiem, przegadana. Często przewijałem kilka odcinków i dalej łapałem wątek. A u was wszystko konkretnie? U nas wydaje mi się, że jest więcej takiego gęstego, wiesz. To nie jest zupa, tylko bardziej taki gulasz u nas. A słuchaj, a jeżeli oglądałeś też tutaj... tą pierwszą edycję, tak jak mówisz, wyrywkowo, to czy miałeś jakichś swoich faworytów, czy też się nie wypowiesz na ten temat? Wiesz co, oglądając pierwszą edycję, jak najbardziej wypowiem się. Mhm. Miło mi się oglądało Blondino, bo był taki zabawny, roztańczony. Bardzo dobrze się ogląda Martynę. Podobało mi się też, jak wypowiada się na Instagramie, jak w ogóle prowadzi całe swoje social media i śledziłem bardziej poczynania w social mediach wszystkich uczestników. No i Martyna robi to najlepiej. Najfajniej, jest to spójne, dobrze się tego słucha i przekazuje też wartość merytoryczną, chociażby na swoim kanale na YouTube. Tak, właśnie. I realizuje się, prawda, też tak jak mówisz, w tych filmikach na tym Instagramie i to jest też super i ładnie przy tym wygląda, ładnie się wypowiada, więc też się tutaj z tobą zgodzę. Czyli finał ciebie zaskoczył, bo bardziej byłeś za Blondino i Martyną. Wiesz co, no wygrała para, która faktycznie bardziej była parą. Nie parą przyjaciół, tylko parą, więc spodziewałem się, że tak może zostać. Poza tym tam w pierwszej edycji tak było, że już podczas reklam widać było, kto jest w finale, więc... To ja to przeoczyłam chyba. W czołówce, nie? Były buty, kanspodni. O kurczę. No, jak się zwraca uwagę na szczegóły, to można było to gdzieś tam sobie troszkę skleić. A no to teraz mnie zaskoczyłeś. To ja muszę to nadrobić, bo się nie zorientowałam wtedy. No, bo czołówka leci cały czas ta sama. Nie? Tak. A miłość, 100 tysięcy, mhm. No i właśnie tam
te elementy postaci troszeczkę nakierowywały na to, kto tam będzie do siebie podchodził z tymi kulami. Ale czyli u nas tego nie ma. No u nas właśnie. Tego nie ma. Nie, rozwiązanie. Kto wygra u was? Tajemnica. Wygrał lepszy. Dobrze, Kamil, a jak na przykład było ci przez te kilka miesięcy utrzymywać to wszystko w tajemnicy, że już jesteście po programie? Czy to było ciężkie? Nie, to nie było ciężkie. A kto wiedział z twojego otoczenia? Pewnie najbliżsi, ale... Moja mama wiedziała. Mam świetny kontakt z mamą. Gdzieś rozmawiamy o wszystkim. Jakbym zniknął na 40 dni, to ona by tego nie przeżyła. Zapłakałaby się, jakby nie było ze mną kontaktu, więc jej musiałem powiedzieć. Poza tym wiedziało kilku moich przyjaciół. Jeden, który zawiózł na lotnisko, jeden, który w ogóle miał jechać ze mną na casting i trzeci, który pomagał mi się pakować. W ogóle tak blisko się trzymamy, że nie szło tego ukryć. Pomagał mi też z firmą, więc no, powiedziałem mu, dlaczego zostawiam tą firmę, żeby wiedział o co chodzi, nie? Żeby nie myślał, że uciekam do innego kraju. To im pewnie było ciężko to trzymać w tajemnicy. Ale ważne, że utrzymali i że mieliśmy tutaj niespodziankę taką. Ale to ja po kolei teraz chcę zadać pytania, bo poruszyłeś też ciekawy wątek właśnie odnośnie twojej mamy. I tutaj moje pytanie, czy mama wiedziała, co to za program? Czy ty jej jakoś tłumaczyłeś, jak to było? Tak. Ona w ogóle pamięta jeszcze pierwszą edycję Big Brothera i w ogóle nawet znamy Klaudiusza Sewkowicza, jesteśmy z tego samego miasta, więc wiesz, czym to się je. Okej. Okay. Czyli mama była jak najbardziej na tak i nie było w ogóle słowa sprzeciwu z jej strony. To jest tak, że ja już od, nie wiem, 5 lat nie mieszkam z mamą. Od 7 lat sam zarabiam na swoje utrzymanie, więc no, ona wie, że te moje wszystkie ruchy nie do końca są dla niej oczywiste, co robię w życiu, ale widzi, że te moje metody się sprawdzają i że świetnie sobie radzę. No i to nie było tak, że powiedziała, że o, super, jedź, wypocznij na Bali. Raczej to było coś w tylu, dziecko, po co ci to, co ty znowu wymyśliłeś, ale ona wie, że gdzieś tam miała plan na siebie i konsekwentnie go realizuje. A czy mama w szaleństwie jest metoda. A czy mama oglądała odcinki? Tak, oczywiście. Cieszę. I jak? Jak się skontaktowaliście? I jakie jej wrażenia? No śmieje się, tak jak tam dziewczyny mówią, że coś tam jestem w ich typie, ona mówi, jak to mój syn? Tutaj zazdrosna może, ale to dobrze. Kamil, tutaj pojawiło się ciekawe pytanie, ale za chwilę je przeczytam, bo zapomnę, o co miałam cię teraz pytać i poruszyłeś też temat castingu, że kolega ciebie tak odwiózł na casting. Jak wyglądał ten casting? To chyba możesz powiedzieć. No już mówię, po prostu... Zobaczyłem ogłoszenie, wysłałem zapytanie, później odpowiedzieli. Ja o tym już zdążyłem zapomnieć, przypomnieli mi się, akurat byłem w Warszawie i robiłem inne zlecenie i mówię, dobra, to przy okazji podskoczę. A jakie zadania były? Oj, no po prostu zaprezentować się z jak najlepszej strony, powiedzieć coś o sobie. No, lista pytań długa, na którą odpowiadałem. No i co? No i jestem. No i super. Czyli było łatwo poszło, czy jakieś trudności po drodze były? Wiesz co, to był mój drugi casting, bo kiedyś byłem na castingu do Top Model i myślę, że porównywalnie. A jak oceniasz właśnie casting w Top Model, a do programu Hotel Paradise? Casting w Top Model... Myślę, że z więcej ludzi naraz. Tutaj byliśmy po prostu umawiani na konkretną godzinę. A tam wszyscy się zwalają taką rzeszą, falą. Ale to też jest fajne, bo się spotyka dużo znajomych, że ja siedzę w tej branży eventowej. I te wszystkie castingi też mają swój urok. Czy do jakiejś roli mówionej, czy do właśnie do show, reality show, czy do programów telewizyjnych. Wszystko ma swój urok. To jest fajna branża generalnie. Ja polecam każdemu, jeśli jest barwną osobą charakterystyczną, spróbować swoich sił,
Właśnie, ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że niektórzy mają trochę takie obawy przed wzięciem udziału w takim programie, ponieważ niektórzy myślą, że będą mieć taką łatkę związaną z konkretnym programem. I czy ty się z tym zgadzasz, czy na przykład myślisz, że za parę lat już, jak będziesz bardziej znany, jeszcze bardziej, to już ludzie po prostu zapomną, że był ten Hotel Paradise? Wiesz co, mam nadzieję, że nie zapomną o mnie, że w ogóle byłem gdziekolwiek i będą mnie pamiętać, z łatką czy bez. Ja myślę, że to wszystko zależy od człowieka, bo jeśli damy się zaszufladkować i jesteśmy tylko związani z jednym sukcesem, no to pewnie przypną nam taką łatkę, ale jeśli będziemy iść dalej do przodu, realizować się w naszych celach, planach, to ja myślę, że to jest tylko trampolina, żeby odbić się i polecieć wyżej. Właśnie, a czy ty w swoich celach masz jeszcze jakiś program? Wiesz co? Nie, myślę, że nie. Teraz się cieszę tym. Nawet tym, dla przygody kolejnej? No, nie wiem, czy dostanę jakieś propozycje. Nie mam ciśnienia na to, powiem tak. Zaprezentowałem się w programie Hotel Paradise. Cieszę się, że to ma tak pozytywny odbiór, że wszyscy znajomi piszą, oglądają, wiesz, puszczają, wysyłają relacje, że kibicują, trzymają kciuki. To jest mega miłe. Nawet wiesz, jakie to jest miłe, jaki to uśmiech wywołuje, jak ktoś tam mówi, że ja stary, tyle cię nie widziałem, zajebiście, że się nic nie zmieniło i że dalej lecisz tak samo. I... No to jest super, ale nie mam. Czyli nie mam znajomi się odzywają, ale jeszcze dodatkowo przychodzą nowi fani, więc to też jest super. Tak, no to jest strasznie miłe. Strasznie miłe uczucie, że ktoś cię lubi i ktoś docenia tą twoją robotę, bo w sumie cała ekipa, zarówno producenci, jak i montażyści, reżyserzy, no i my, cała ekipa włożyła w ten projekt masę serducha i zostawiła tam cząstkę siebie. No i strasznie miło, jak teraz to będzie doceniane. A czy już po tych dwóch odcinkach, jak wyszedłeś z domu, ktoś do ciebie podszedł albo powiedział, że widział cię właśnie w Hotelu Paradise? Wiesz co, ja jestem tak zarzucony robotą, że jeżdżę w sumie z punktu A do punktu B, gdzieś tam wiszę na telefonie, gadam, rozmawiam, pracuję, nawet nie zwracam na to uwagi. To może lepiej dla ciebie, bo może... Nikt paluchami mnie nie wytykał jeszcze. Okej, to zobaczymy, bo na pewno tak jeszcze będzie, wszystko przed tobą. Tutaj wrócę do tych pytań. Pierwsze pytanie, oj, to jest super. Jakie miłości utrzymał program pomimo zakończenia nagrań? Oj, jakie miłości utrzymał program, tak? Na te pytania niestety nie mogę odpowiedzieć. Ja to wiem, ale wam nie powiem. A czy ty jesteś w związku? Tego też nie mogę ci powiedzieć. Też musisz bacznie obserwować. Ale to musi być też dla was bardzo trudne. Tak, to jest trudne, bo nie możemy wrzucać niczego z drugą osobą, nie możemy się afiszować. Oficjalnie wszyscy są singlami. Każdy z uczestników. Ale teraz, na chwilę obecną, tobie chodzi. Na chwilę obecną, teraz po programie, oficjalna wersja jest taka, że każdy jest singlem i trzymamy się oficjalnej wersji. Narzuconej tutaj przez góry. Czyli narzucona wersja, dobrze. Tak, nie możemy spoilerować, bo po prostu jakbym ci to powiedział, to zabije radość czerpania z programu. To tak jakbym ci opowiedział jakiś odcinek serialu dwa sezony do przodu i ty byś już nie miała po co oglądać tego serialu, bo po co. Bo ten program wasz już był wcześniej nagrywany i to w sumie tak jak serial, tak... Teraz mi się skojarzyło, bo jest też program bardzo podobny na konkurencyjnej stacji Love Island i jakby te nagrania dzieją się teraz i chyba odcinek, który będzie dzisiaj, został nagrany wczoraj, więc w miarę jest na bieżąco. I czy ty oglądałeś może Love Island w tamtym roku? Wiesz co, nie oglądałem. Kojarzę ten program, znam uczestników nawet. Bo pracowaliśmy wspólnie przy teledyskach czy przy innych produkcjach, ale no niestety nie oglądałem.
Ja normalnie, gdy nie było koronawirusa, to miałem pracę potąd. Jeździłem z pracy do pracy, dużo rzeczy się działo. Teraz po powrocie z Bali miałem troszeczkę więcej czasu, ale wykorzystałem go na swoje projekty, na plany, na ruchy, na marzenia też, bo Hotel Paradise daje ci możliwość pokazania się światu i teraz mogę robić rzeczy, które normalnie no, za bardzo nie byłoby sensu. Mogę coś stworzyć od zera, wyprodukować i coś, czego mi brakowało, i dać to ludziom. I ludzie o tym usłyszą i zobaczą i mam nadzieję, że im się to spodoba. No i już wkrótce będą takie produkty ode mnie. Tak? Tak, jest wszystko już przygotowane. Nawet ograłem reklamę ostatnio na moim ostatnim wyjeździe. Oprócz tego będzie też startował kanał na YouTubie, więc super. Bądźcie czujni. A jakie tematy tam poruszysz na tym kanale? To myślę, że tutaj... To nie będzie spoiler. Będę odwoływał się do postaci po prostu z programu, do uczestników programu i mam nadzieję, że każdy z uczestników włoży w ten mój projekt parę groszy i czyli będziesz zapraszał wyjdzie gości. Wyjdzie z niego uśmiechnięty. Będę zapraszał gości i będzie wszystko zrobione na takim fajnym luzie, z fajnym flow, pozytywnym, no, takim jak ja. Czyli już tu widzę, że coś jesteście zgraną ekipą nawet po tym programie. Wiesz tak, co, czy nie? To jest tak. Lubimy się, bardzo się lubimy. Niektórym jest przyjaźń, gdzie niegdzie potworzyły się miłości, ale nie będę ukrywał, że są też wewnętrzne konflikty. I to jest złe, bo ja już na początku powiedziałem, że to, co jest w programie, niech zostanie w programie. Wychodzimy z tego programu. Po prostu nie przenośmy tego, że ktoś na kogoś nie zagłosował, ktoś kogoś nie wybrał, nie przenośmy tego na życie prywatne, no bo to miała być przygoda, wiesz, to nie była gra o złote gacie. Niektórzy troszeczkę za bardzo wzięli sobie to do siebie i starali się być w tym programie za wszelką cenę, a to nie o to chodzi. Ja do tego podszedłem jako forma rozrywki, zabawy, zaprezentowania siebie. No a czy była taka osoba, która ciebie zaskoczyła właśnie po programie? Tak. Zdarzają się te zaskoczenia, powtarzają się. Pozytywne czy negatywne? No właśnie negatywnie, bo pozytywnie mnie zaskoczyło mega dużo osób, ale wiesz jak to jest, szczególnie u nas w Polsce, o pozytywach się zapomina, a zapadają w głowę te negatywne. No też zaskoczyła mnie osoba negatywnie, ale no... Ale, a czy na przykład jak już skończy się druga edycja, to czy wyjaśnisz, która to była osoba tam gdzieś nawet na twoim kanale na YouTubie? Tak, myślę, że nie ma z tym problemu. Mam nadzieję, że nawet może ją zaproszę i opowie sama, o co w tym wszystkim chodzi i że przyjmie to zaproszenie. No to też tutaj... Ja jestem otwartą osobą i... Wiesz, ja do wszystkiego podchodzę z dystansem, potrafię też się śmiać z siebie i nie przenoszę tych wszystkich takich konfliktów. Nie biorę do siebie, bo wiesz, no, tam walczyliśmy o 100 tysięcy złotych. Jest to dużo, ale to nie są takie pieniądze, które nie da się zarobić, nie? To nie jest taka kwota, za którą kupię mieszkanie w Warszawie na przykład. A co ty byś zrobił z taką kwotą albo co zrobiłeś? Inwestuję. Cały czas inwestuję w siebie, w swoje projekty, w aktywa, w coś, co pomoże taką kwotę pomnożyć. Na pewno bym nie zacząłbym wydawać na prawo i lewo, bo po prostu lepiej to inwestować i w przyszłości gdzieś tam dobrze żyć. A czy rozbicie kuli jest według ciebie fair? Wszystko zależy od tego, jak zachowywała się wobec nas druga partnerka. Dobrze. Powiem ci tak. Z jednej strony jest to nie fair, bo tak naprawdę sukces w tym programie można osiągnąć tylko w parze. No to jest... Dokładnie, bo w finale jesteś w parze. Samemu się nie dojdzie do finału, więc z tej strony jest to nie fair, ale... Jeśli druga osoba gdzieś tam cały czas zrobiła coś naprzeciw nas, no to wiesz, to jest takie ciężkie pytanie. To trzeba się postawić w sytuacji tej osoby, trzeba włożyć jej buty i się zastanowić.
Raz też jedna uczestniczka, chyba to była Sandra z pierwszej edycji, powiedziała, że ona by rozbiła kulę, jakby była w finale, ale żeby połowę przelała tej drugiej osobie, ale żeby po prostu rozbiła. Całkowicie bez sensu, albo stawiamy na swoim i robimy to konsekwentnie, puszczę ci przelewę. Nie, nie, to jest bez sensu. Dobra, czyli ty mówisz, że zależy, czy byś rozbił kulę. No zależy. Jestem zdania, że raczej powinienem, ta osoba, która wygra, powinna się podzielić wygraną, bo nie da się tego programu wygrać samemu. Dobrze. I też bardzo ładnie tutaj podsumowałeś. Ja też tutaj widzę, że ktoś pisał, że się zaczął Hotel Paradise i też automatycznie kilka osób sobie poszło od nas z live'a, ale przypominam, że live będzie zapisany. I tutaj wracam, Kamil, do pytania, co w programie jest wyreżyserowane, na ile produkcja wpływa na to, jak się zachowywaliście? Kurczę, same takie pytania, na które nie mogę odpowiedzieć. Dobrze, to ja zadam. Powiem tak, może troszeczkę na okrętkę. W tym programie masz bardzo dużą swobodę wyboru. I tak naprawdę to twoja jest końcowa decyzja i to ty ją podejmujesz. Ale jeśli oglądacie ten program i wydaje wam się, że coś tam nie gra, no to te przeczucie może być często prawidłowe, wiesz. Ale nie jest reżyserowany, nie dostajemy scenariuszy, każdy tam jest z sobą. Właśnie, a to nie jest tak, że na przykład musi być jakaś taka osoba śmieszna, rozrywkowa, jakaś spokojna, jakiś właśnie przedsiębiorca. Czy tak produkcja nie dobiera te osoby, żeby było właśnie barwnie? Wiesz co, tak jak mówiłem, każdy jest mega charakterystyczną postacią, każdy jest mega charakterystyczną osobą i pracuje nad tym rzesza ludzi, żeby to wszystko kulało. Uwierz mi, ja naprawdę z każdym z uczestników mam coś wspólnego i to jest niesamowite, że połączyli taką ekipę, gdzie jakby nas wszystkich rozrzucić, to i tak ułożymy się jak puzzle w jeden obrazek. Super, ale też dla ludzi, którzy nas rekrutowali, bo zrobili kawał dobrej roboty. Właśnie też oglądałam wywiad chyba Klaudii i ona właśnie mówiła, że w pierwszej edycji było bardzo dużo takich podobnych osób, a że u was to dopiero jest, tak jak mówisz, każdy barwny, każdy inny, ale tutaj też powiedziałeś coś takiego fajnego, że masz z każdą osobą coś wspólnego, więc to też jest takie ciekawe. Tak, tak. Mamy gdzieś tam wspólny mianownik z każdą osobą. Także, tak jak mówię, szapoba dla tych, którzy to ułożyli, wymyślili, stworzyli, bo myślę, że nie było prosto to połączyć. Tutaj jeszcze wróciłam do pytań i mam jedno pytanie. Na kogo w pierwszym tygodniu programu stawiałeś, że wygra? I nie wiem, czy bo takie... Ale nie że wygra, wiem, że przejdzie dalej? Że przejdzie dalej. Takie pytanie tutaj przeczytałam. Wiesz co, nie stawiałem na nikogo, bo sam byłem uczestnikiem, więc powiem ci, że po pierwszym tygodniu ja tak troszeczkę się gubiłem po tej wili, szukałem swojego miejsca, gdzie nie potrafiłem się odnaleźć. Ja też nie mam doświadczenia w produkcjach telewizji, nigdy nie występowałem tak naprawdę w TV show, w tą model odpadłem z tego castingu, więc no tak gdzieś próbowałem się odnaleźć. I na początku moim planem było tylko, wiesz, wytrzymać ten tydzień, żeby nie odpaść w pierwszym tygodniu. I się udało. A jak było, to musicie zobaczyć sami, bo jak zwykle nie mogę spojrzeć. No właśnie, ja tutaj już tak myślałam, że coś, wiesz, nam powiesz, ale widzę, że twardy jesteś, ale dobrze. Przepraszam cię, Simona. Przepraszam cię, jak zaprosisz mnie kiedyś jeszcze raz po programie, to powiem ci wszystko jak na spowiedzi. Obiecuję. Dobrze. Super, ale tutaj jeszcze wrócę, przepraszam, do pytań związanych z programem, no to wiadomo, odnośnie dzisiejszego odcinka, no bo Łukasz jest singlem, prawda? Tak. I dzisiaj się wydarzy coś, a właściwie już 9 minut trwa, więc ja sobie później nadrobię. Ale jak to będzie, na przykład u ciebie, czy ty cały czas
dzisiaj będziesz z tą partnerką, to już to możesz powiedzieć. Dzisiaj wydarzą się rotacje. Dzisiaj potuptam gdzieś indziej, w takie średnio fajne miejsce, no ale do takiego naszego karcerku. Mhm. Wyląduję w singlówce. No i będzie się troszkę pokombinować, żeby z niej wyjść. Ale... Właśnie, a czy to jest trudne? Czy to było trudne? Takie właśnie kombinowanie, parowanie i tak dalej, bo w sumie nigdy nie masz pewności, nawet po rozmowie z kobietą, jak ci się dobrze rozmawia, że zostaniesz wybrany albo na odwrót. Wiesz co, dla mnie to był mega spontan i po prostu powiedziałem, dobra, bawmy się tym. Nie podchodziłem do tego tak, że co się stanie, jak odpadnie, nie będę już tutaj, muszę być tutaj. Nie, ja stwierdziłem, że jestem na Bali, jest piękna pogoda. Często jest tak, że po prostu leżę sobie przy basenie, łapię słoneczko i cieszę się chwilą, bo tak jak mówiłem, w mojej pracy dużo się dzieje i wcześniej po prostu miałem zapierdol i korzystałem z tego wyjazdu pełnymi garściami. Właśnie, a tutaj jeszcze takie luźne pytanie i bez spoilerowania. Jak ci się podobało w willi, w hotelu, i czy spodziewałeś się czegoś innego może wcześniej? Wiesz co, nie miałem żadnych oczekiwań, bo nie widzieliśmy tego pierwszego sezonu. Zobaczyłem tą willę i myślę sobie, wow, ten program ma gigantyczny budżet i dba o nas. I było super, wiesz, mieliśmy housekeeping, ludzi, którzy gdzieś tam przygotowywali śniadania, obiad, kolację. A czy udało wam się coś zobaczyć później, mimo koronawirusa? Już ci mówię. Po programie? Na Bali przyjechaliśmy w ogóle troszeczkę przed programem. Mieliśmy kilka dni, żeby się zaaklimatyzować. Ja akurat spałem w Canggu. Jest to całkiem fajna miejscówka na Bali. Dużo się dzieje. Także już wtedy zrobiłem wstępny rekonesans, póki co jeszcze taki lokalny. A po programie... Zaskoczenie, że jest koronawirus. Po programie z jednej strony tak, ale wiesz co, byłem pierwszy raz na Bali. Czwarty raz w Azji, ale pierwszy raz na Bali, więc dostaliśmy swoje informacje, że nie możemy nic robić, ale po prostu wypożyczyłem z najlepszą osobą, jaką tam poznałem w tym programie, skuter na dwójkę i objechaliśmy wyspę i byliśmy na Ubud, wchodziliśmy na czynny wulkan, Mont Batur się nazywa, jeśli nie pamięć nie myli, w ogóle wiesz, czynny wulkan i weszli, wstaliśmy o 4 rano po to, żeby o 6 rano być na wulkanie i oglądać wschód słońca na tym i wulkanie. Jak wrażenia? Coś niesamowitego. Osoba, na którą a czy ta osoba to kobieta? Liczy. Ta osoba. Nie to romantycznie nie może. Simona, jaka ty jesteś złośliwa, nie powiem ci, wiesz. Mówię, że nie powiem, to ty na okrętkę. Dobrze. Taka moja praca. Nie powiem ci, niczego się nie dowiesz. Ale osoba, na której mogłem polegać w tym programie, obok mnie i oglądamy wschód słońca na wulkanie i cieszymy się tym naczynnym wulkanie, który w ogóle pachnie siarką. A przewodnik nam pokazywał, że jak kiepował papierosa tam, gdzie leci, to pojawiał się żar i wiesz, było wow. Gdzie jeszcze byliśmy? Byliśmy na wodospadach, byliśmy na polach ryżowych. No, wiesz, ja jestem dobry w planowaniu organizacji. Wszystkie swoje wyjazdy jakieś wakacyjne też planuję sam, więc po prostu szybko przeczytałem kilka blogów, zobaczyłem, co mnie interesuje, co mi się podoba i mówię, zróbmy to. A chętnie tam byś wrócił? Na moje pomysły. Słucham? Czy chętnie byś wrócił na Bali? Wiesz co? Nawet z tą osobą? To jest Bali jest tak, że to miejsce jest troszkę takie dla influencerów. Bardzo fajnie, że tam kręciliśmy Hotel Paradise, bo się wpasowało idealnie. Ja wiem, ale nie mieliście telefonów, prawda? I nie mogliście też właśnie robić tych takich instagramowych zdjęć jakby z waszej ręki.
Jak skończyliśmy program, to dostaliśmy telefony i są zdjęcia, także bądźcie czujni, zaobserwujcie mój profil, zdjęcia z wulkanu i wschodu słońca na wulkanie też będą, także wszystko zobaczycie. No i Simona, ja wiem, że ty też dużo podróżujesz, rzuciłem okiem na twojego Instagrama. Powiedz, byłaś na Bali? Nie byłam, ale bym bardzo chciała. Byłem ciekaw, czy masz podobne wrażenie do mnie, bo Bali jest takie, dużo jest takich miejsc, że trzeba tam po prostu zrobić fotkę, bo jest ta huśtawka na przykład na polach wieżowych, gdzie można nawet wypożyczyć te piękne, długie suknie, które mają influencerzy, tylko po to, żeby zrobić sobie tam zdjęcie, dwa razy huśnąć się i wyjść stamtąd. To ja czekamy na te zdjęcia wasze. Strasznie dużo jest takich miejsc komercyjnych i dlatego bym nie wrócił na Bali, bo to zabija klimat. Byłem na przykład w Tajlandii, w samej Tajlandii byłem dwa razy. I Tajlandia za pierwszym razem pojechałem tam, jak miałem 20 lat, za pierwsze większe zarobione pieniądze. I Tajlandia to jest żywioł. Tyle rzeczy cię tam spotyka, dotyka, doświadczasz, że czujesz się... A wyobrażasz sobie program w Tajlandii? Coś sobie wyobrażam. Wyobrażasz sobie Hotel Paradise właśnie tam? Myślę, że nie. Myślę, że powinni pójść w ślady takiego reality show z Netflixa, Too Hot to Handle. Oglądałam. I trzymać się takich rajskich wysp. Bo to są klimaty takich programów, a Tajlandię zostawmy dla Asia Express. Okej. Okay. O, a czy byś chętnie wziął udział w Asia Express albo Ameryka Express? Bo już wcześniej pytałam o programy, ale jakby padła propozycja, to czy byś się zgodził? Wiesz co, nie byłem nigdy w Ameryce i Stany gdzieś tam są na mojej bucket liście. Chętnie bym je zobaczył. W ogóle, kto to jest? Prokop? Chyba Prokop ma ten program o Stanach Zjednoczonych. Stany Prokopa, czy coś takiego? Coś jest, tak. Także no, w ogóle wszystkie takie inicjatywy, gdzie ktoś podróżuje i ktoś inny może to później obejrzeć, są świetne, bo bardzo poszerzają horyzonty i fajnie, że te programy pokazują takie subiektywne odczucia, wiesz, bo wiesz, jak ktoś się tam czuje, co przeżywa. Wiadomo, trzeba poczuć samemu ten zapach i ten jazgot na ulicy. Właśnie, a czy może ty byś też na tym swoim YouTubie nagrał jakieś vlogi z podróży w przyszłości? Też by było ciekawie, bo kto widzę, wie? Że tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam i ty teraz opowiadasz, miłośnik, prawdziwy miłośnik podróży, no to też by było ciekawe właśnie z twojej perspektywy. Także tutaj ci pomysł rzuciłam, a może już wcześniej o tym myślałeś. Jeśli tylko ktoś zechce to oglądać, to dajcie znać, napiszcie w komentarzach albo wyślijcie do mnie wiadomość prywatną. I ja lepiej się czuję w organizacji takich wyjazdów i bardziej myślałem, że założę po prostu jakąś biuro podróży, takich imprezowych wyjazdów dla młodych ludzi, którzy właśnie chcą przeżyć fajne wakacje. I to by było takie podróże nie dla wszystkich, wiesz, żebyśmy zrobili jakiś taki mały casting wcześniej, żeby pojechały naprawdę fajne osoby, które stworzą zgraną paczkę, bo często na wakacjach jest tak, że jedziesz ekipą i część chce robić to, część chce robić tamto, ale wykorzystując doświadczenie nabyte w Hotelu Paradise, zbierałbym po prostu takie ekipki, które pasują do siebie jak puzzle, i wtedy mogą przeżyć razem coś niesamowitego. Wiesz, na zasadzie synergii, bo synergia jest wtedy, kiedy 1 plus 1 to nie jest 2, tylko to jest 10 albo miliony. I chciałbym właśnie, żeby takie emocje ze mną nie przeżywali. A przy okazji moglibyśmy nagrywać z tego wideo, czemu nie? To by było super. Może to jest pomysł na przyszłość. Kamil, tutaj wspomniałeś właśnie, że jesteś dobry w organizacji, byłeś też uczestnikiem hotelu, a moje pytanie brzmi, czy chciałbyś na przykład się sprawdzić w takiej roli prowadzącego czegoś takiego, jak na przykład Klaudia? Wiesz co, to jest duże wyzwanie, szczególnie dla mnie, bo mam wadę wymowy i nie mówię R i nie wiem, czy ten program nie musiałby być wtedy z napisami, że wiesz, nie, no, super, super masz głos. Dziękuję, bardzo mi miło. Wiesz co, no, nie myślałem o tym. Prowadziłem czasem eventy jako konferencje, jakieś mniejsze, wiesz, puluperie, jakieś rzeczy w marketach i tak dalej.
Jestem trochę człowiek o ekscepcji. Zaczynając pracę na identówce, to pracowałem zarówno jako ta osoba, która wszystko montuje, przywiesza, ale nie mam problemu tam wymienić lampy, reflektora czy pociągnąć kabli. Pracowałem jako host i też dlatego myślę, że tak dobrze odnajduję się w tym, co robię, bo przeszedłem każdy ze szczebelków tej pracy, ale nie wiem, czy poradziłbym sobie z prowadzeniem programu, bo to jednak... Ogromne wyzwanie według Ciebie? To jest duże wyzwanie, ale ja nie wiem, czy też potrafiłbym współpracować na tyle, żeby się podporządkować, wiesz, bo w prowadzeniu programu dostajesz jakiś narzucony scenariusz, a ja lubię bardzo dużo rzeczy dawać od siebie. I wtrącać od siebie, wolałbym, jakby mi dali, wiesz, po prostu pole do popisu, ewentualnie tak część wycięli i stworzyli z tego jakiś spójny content, niż żeby być kimś takim, który po prostu powtarza za kimś. Dobrze, a jak w takim razie oceniasz Klaudię Eldursi w roli prowadzącej? Bo to też muszę zadać to pytanie. Ojej, bo mnie to ciekawi. Klaudia jest bardzo piękną kobietą. I myślę, że do hotelu Paradise pasuje idealnie. Ma przepiękne stylizacje. Za każdym razem jej wejścia są takie, że wow. No i oceniam ją dobrze. A czy mieliście kontakt na przykład między nagraniami i zauważyłeś jakąś różnicę? Właśnie, że Klaudia tutaj miała scenariusz, co musi mówić przed kamerami, a powiedzmy bez kamer. To znaczy wiem, że zawsze były te kamery, ale między tymi takimi ogólnie nagraniami, które pojawiły się w telewizji. Czy odczułeś jakąś różnicę? Klaudia jest bardzo sympatyczną, ciepłą osobą, dosyć uśmiechniętą, ale nie miałem okazji jej lepiej poznać, więc po prostu... Ale ostatnio też oglądaliście razem, prawda? Pierwszy odcinek wszyscy. Tak, obejrzeliśmy odcinek, pośmialiśmy się, ale wiesz, to jest co innego, jak możesz z kimś wymienić parę zdań, usiąść, nie wiem, zjeść obiad, a co innego, jak wymieniasz z kimś tylko uprzejmości. Więc nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Okej, dobrze. Dziękujemy też za odpowiedź. I tutaj mam jedno pytanie, które padło też od fana. Co myślisz o Łukaszu Karpińskim, który jest bardzo barwną i specyficzną postacią? Czy się dogadujecie? Wiesz co, Łukasz? Ja lubię Łukasza, lubię go na swój sposób. Najlepsze jest to, że on w tym wszystkim jest sobą i naprawdę taki jest. Właśnie to dlaczego pojawia się tyle negatywnych komentarzy? Piszą ludzie, że tutaj cytuję, klaun lub błazen. Dlaczego tak jest? Taka nienawiść. Ja się śmieję, że Łukasz tak troszeczkę pokazuje to, co jest najgorsze w Warszawie. Tak, czyli jest, co? Przerysowuje te negatywne cechy, ale lubię go, bo tak jak mówię, w tym programie najważniejsza jest ta autentyczność i on taki naprawdę jest, znał go osobiście i to jest piękne, że po prostu nie daje się stłamsić, tylko dalej jest sobą, dalej jest taki hej do przodu. No i lubię tego wariata, no co, no. Wiesz, każdy tutaj jest inny na swój sposób, ale każdy wnosi coś do tego programu. I takie osoby jak Łukasz też są potrzebne, bo uwierzcie, że teraz wszyscy hejtują, że jest taki siaki, obaki, obłapia dziewczyny, ale no przynajmniej... Ale zobaczymy za parę odcinków. Przynajmniej mają o czym gadać ci ludzie wszyscy, nie? No i bez Łukasza co? Na początku by się nic nie działo, byśmy się poznawali. Nie miałby. Czyli uważasz, że... Dodać oliwy do ognia, nie? Właśnie, czy Łukasz wam w cudzysłowie zrobił te pierwsze dwa odcinki? No, nie zrobił, ale wywołał uśmiech na mojej buzi. Okej. No, oglądałem z boku jego poczynania i podrywy. To jest zupełnie inny sposób niż ten, w jaki ja się zachowuję, ale...
No ale jest okej, okay, wiesz, wiadomo, ludzie będą cisnąć, bo tak, bo jesteśmy w Polsce i ludzie po prostu, nieważne czy robisz coś źle, czy robisz coś dobrze, byłby tam jakiś święty, który nie zrobi nic złego i tak by ktoś z nas się, który powie, że nie jest okej, okay, nie? Także no... No dobra, no. A czy uznajesz zasadę nieważne, jak piszą, ważne, że piszą? Dobre pytanie. Powiem tak, że... O, jak ci odpowiedzieć na to mądrze? Może odpowiem po prostu szczerze. Wszystko zależy od tego, gdzie chcesz się znaleźć za parę lat. Jeśli chcesz być po prostu popularny, możemy powiedzieć, że ważne, żeby pisali. Ale jeśli chcesz świecić przykładem dla kogoś, to jednak musisz dbać o to, żeby ten wizerunek był spójny i pozytywny. Właśnie i tego się tutaj trzymajmy i dziękujemy ci za tą szczerość. Ja tutaj monitoruję czas i zostały nam 3 minuty, dlatego już się z tobą żegnam i żeby nam Instagram nie rozłączył tego wywiadu. Kamil, bardzo ci dziękuję za szczerą rozmowę, mimo tego, że nawet tutaj nam nie ujawniłeś za wiele, ale możemy mieć, główkować sobie teraz o kogo chodzi i jak się wasze losy potoczą w programie. Jeszcze parę minut zostanie, więc ja też polecę sobie... odpalić program za chwilę. I co, trzymam kciuki za ciebie. Trzymaj mocno, kibicuj, oglądaj. Ja też bardzo ci dziękuję za tą przemiłą rozmowę. Jesteś przesympatyczną osobą. Cieszę się, że to akurat na ciebie trafiłem jako osoba. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki bardzo. I zapraszam na mój profil. Kamil.hotelparadajstwa. Dobrze. I oglądamy wszyscy Hotel Paradise, słuchajcie. Dokładnie, oglądajcie, będzie zabawnie, a dzisiaj jest w ogóle super odcinek. I będzie się działo. Tak jest. Dobrze, pa pa. Trzymaj się, pa pa. Cześć, dziękuję. Mi również, pa pa. Pa. Kochani, zakończyłam właśnie rozmowę z Kamilem. Przypominam, że u nas wywiady są bardzo często na Instagramie o godzinie 19:30, więc możecie cały czas zadawać pytania. Dzisiaj też opublikuję rozpiskę, kogo możecie spodziewać się w przyszłym tygodniu. I co? I idźcie wszyscy oglądać Hotel Paradise i przypominam, że live z Kamilem będzie zapisany, więc możecie do niego sobie wrócić w każdej chwili. I dziękuję Wam bardzo. Miłego wieczoru. Pa, pa.